Mam Startup Podcast. Tutaj Marta Janczewska-Barzak z podcastem Mam Startup. Dzisiaj rozmawiamy z Patrykiem Pijanowskim. I tutaj mam do Ciebie od razu pierwsze pytanie, ponieważ w Twoim bio, jak się spojrzy, tych organizacji, firm, projektów jest całkiem sporo, więc może jakbyś mógł się przedstawić swoimi własnymi słowami. Jasne. Cześć, bardzo mi miło. Aktualnie prowadzę dwie firmy. Pierwsza z nich to NebuCode, która zajmuje się po prostu programowaniem dla klientów, startupów, korporacji. Mam tam około aktualnie 20 osób i programujemy po prostu. I właśnie z coraz większych potrzeb, problemów, które narosły w tej firmie w kontekście programowania, które zauważyłem podczas developmentu, podczas takiej żmudnej pracy, postanowiłem stworzyć coś, co uprości to i sprawi, że koszty frontendu, tworzenia w ogóle developmentu praktycznie, ale od strony głównie frontendowej spadną, ponieważ w NebuCode stanowiło one właśnie gro wydatków, które według kontrolingu właśnie należało ściąć i stąd właśnie zaczęliśmy myśleć, co tu zrobić. Stąd właśnie po gdzieś tam, myślę, roku pracy, znalezieniu funduszu i nakierunkowaniu się mocnym na to, żeby stworzyć DevTool, właśnie stworzyliśmy narzędzie, które nazywa się CodeJet, czyli mają drugą firmę, która w dużym skrócie działa w ten sposób, że to, co narysuje designer, przekładamy do kodu od razu, czyli cały interfejs użytkownika, cały UI, czy projekt interfejsu użytkownika w Figmie automatycznie przerzucamy do kodu, który jest otestowany, responsywny i jest po prostu fajny do używania kolejno w software house'ie moim, ale również u klientów, u freelancerów czy u agencji. Także to są to moje takie dwa główne działalności, z czego pierwsza jest bootstrapowana od samego początku, jest to software house, druga to startup. Aktualnie w ostatnim czasie angażuję się w bardzo dużej mierze w startup mimo wszystko. Jest to coś, co uważam, że jest bardziej przyszłościowe, ponieważ startupy jako same startupy mają coś takiego w sobie, że jest ten element ryzyka, ale z drugiej strony możliwość szybkiego skalowania, które mnie właśnie interesuje. Dużo tutaj pytań mi się pojawiło a propos tego, co powiedziałeś, ale chciałabym zacząć od tego, tak naprawdę od Twojego doświadczenia jeszcze wcześniej, bo skąd tak naprawdę ta smykałka biznesowa, te Twoje projekty się zaczęły, bo o ile dobrze sprawdziłam, to Software House też jakby u Ciebie zaczął się bardzo wcześnie i też wcześniej już robiłeś różne rzeczy, więc jakbyś mógł trochę o tym swoim, tak z angielskiego powiem, backgroundzie trochę jeszcze opowiedzieć, to myślę, że byłoby to coś bardzo ciekawego. Jasne, jeśli chodzi o sam Software House, założyłem go w wieku 17 lat, czyli dosyć wcześnie. Jeszcze wtedy decydując w ogóle samą spółkę na znajomego, wspólnikiem była też matka, było naprawdę bardzo dużo różnych zawiłości w tym wszystkim, ale wyrosło to z tego po prostu, że zacząłem coraz więcej wcześniej programować samodzielnie na freelancie. No i narosło mi tych zleceń, okazało się, że jestem lepszy w sprzedaży, aniżeli koniecznie w programowaniu, stąd wziąłem pierwszą, drugą, trzecią osobę i tak samo od samego początku zeskalowało się to do tych 20 paru osób. Także jesteśmy w momencie, w którym no, mam te 20 lat, mam te dwie spółki, które głównie zajmują się właśnie różnymi zagadnieniami programowania. No i tak to w dużym skrócie narosło. Wcześniej jeszcze miałem różne staże, pracowałem między innymi w Google Developers Group, robiłem dużo różnych generalnie rzeczy wokół społeczności startupowej. Zresztą podobnie pewnie jak ty, gdzieś tam się przyjęliśmy na którymś wydarzeniu. Organizowałem też konferencje, pracowałem w Fundacji Academic Partners, organizując Warszawskie Dni Informatyki. Także było różne, dużo różnych tych rzeczy, ale mimo wszystko takie główne doświadczenie, które teraz bardzo mi pomaga, narosło mimo wszystko przez tę pracę freelancerską, programowanie stricte. Czyli Software House założyłeś, jak miałeś 17 lat. Tak, dokładnie tak. Wspomniałeś o tym, że jakby ta sprzedaż szła Ci dobrze, naturalnie i tych klientów gdzieś tam pojawiało się więcej, ale jestem ciekawa, jak to wyglądało jednak z punktu widzenia dość młodego wieku, zatrudnianie pracowników. Jakie to było doświadczenie dla Ciebie? I z drugiej strony właśnie, czy też osoby, które przychodziły do Ciebie, nie miały jakichś takich pewnych oporów z tym związanych? Zdecydowanie. Do teraz jest to mimo wszystko taka mikrogranica pomiędzy osobą, którą zatrudnia, która ma niekiedy nawet 40 parę lat, a mną, takim 20-latkiem, który jest dosyć młody, mimo wszystko musiałem taką barierę wokół siebie mocno wyrobić. To, żeby mimo wszystko jednak nie zważać na to, co tam się dzieje, co ludzie mówią. Przyznam się, że z samego początku, kiedy jednak miałem gdzieś te 18 lat na przykład, pracując w biurze, które wynajęliśmy w kamienic na Pradze Północ, było naprawdę po prostu no, dużo pracowników wokół. Ja mimo wszystko taki młody, jednak nie miałem takiego, jak powinienem mieć jako szef,
ze strony pracowników, powiedzmy, aprobaty, podziwu, czy tam też po prostu takiego zwykłego zaufania. Także gdzieś tam musiałem to wyrabiać, musiałem wokół siebie też zacząć rozumieć, jak to w ogóle działa, jak się powinno być szefem. Nie miałem przedtem w ogóle takiego doświadczenia, żeby wiedzieć, jak powinien się szef w Software House w ogóle zachowywać, jak powinno to wyglądać. Także miało to dużo różnych swoich barier. No ale na szczęście jakoś w tym momencie już jak pracownicy uważali w obu zresztą firmach, że jestem doświadczony, że już wiem, jak się zachowywać, że to nie jest tak, że ze mną się nie porozmawia o podwyżkach, to no, teraz jest dużo prościej. Czyli uczyłeś się tego, że tak powiem, na żywym organizmie. Tak, tak, tak. No i były też oczywiście fuck-upy, także... A możesz opowiedzieć o jakich takich właśnie fuck-upach? Ojejku, no, naprawdę nie miało to końca tak naprawdę. Jedną z takich ciekawszych, które dużo mnie naprawdę nauczyły i były właśnie w tych pierwszych miesiącach rozwoju Software House'u, kiedy już dochodziliśmy do tej bariery kilkunastu osób przez dynamiczny rozwój sprzedaży, ale z drugiej też strony mieliśmy klientów, którzy z jednej strony byli na fixed price, czyli były to rozliczenia takie dosyć niewygodne, bo musiałem operować na budżecie, który był stały i musiałem od tego odejmować koszty programistów. Zacząłem zauważać, że niekiedy programiści na przykład w trakcie pracy, załóżmy na przykład, były sytuacje takie, że zaczęli sobie grać w jakieś gry, co ja później oczywiście łatwo, no byłem w stanie do tego dojść przez to, co tam się działo na Slacku i nie do końca pracowali rzetelnie. Też widziałem to po prostu po worklogach czasowych, które automatycznie się odczytywały, że nie było tych wyników pracy, jakie powinny być. Że zdarzyła się sytuacja, że na przykład projekty faktycznie się nie spinały pewnego miesiąca i były takie czasy, kiedy faktycznie w wieku tych 18 lat miałem takie poczucie bycia pod wodą praktycznie. W takich sytuacjach interwencja i działanie musiało być naprawdę bardzo ekspresowe. Stres narastający przez to, że miałem tak mało lat, nie pomagał. No właśnie, jak mając 18 lat podeszłeś do takiej rozmowy z pracownikiem pewnie znacznie w jakiś sposób starszym. Najważniejsze jest to, że trzeba zapłacić pracownikowi pod koniec miesiąca, a to dochodziło do takiej sytuacji, że tak naprawdę przez te projekty nie było jak praktycznie i trzeba było naprawdę już wyciągać je z kurniaki. Także mówię, sytuacje zdarzały się takie, że no w tych szczególnie pierwszych miesiącach działalności, kiedy uczyłem się na żywym organizmie, naprawdę przez tą mnogość projektów i szybki czas rozwoju, bardzo szybki i brak zewnętrznego kapitału, wsparcia, możliwości wzięcia pożyczki, czegokolwiek, naprawdę zdarzały się kłopoty takie no, stricte bilansowe nawet. Podejście do rozmowy z pracownikiem o takich tematach na samym początku wydawało mi się totalnie niemożliwe praktycznie. I no, myślałem właśnie w ogóle, czy on się nie obrazi, czy nie będzie jakichś później sprzeczek, czy to nie wyjdzie do całej firmy. Także z miesiąca na miesiąc gdzieś tam się to tak naprawdę trochę udrażniało, zacząłem rozumieć, w jaki sposób do tych ludzi trzeba podchodzić. Na pewno no, w Polsce wciąż żyjemy w takich czasach, że jednak ta młodsza osoba z natury ma mniej doświadczenia i pracownicy też podchodzą do tego w ten sposób, podchodzili do tego w ten sposób, no i zdarzały się nieprzyjemne sytuacje, tak może na okrągło powiem. A możesz jakieś te nieprzyjemne sytuacje przywołać? Jak najbardziej, to jest takich, powiedzmy, najbardziej ciekawych. Zdarzały się takie sytuacje, że pracownicy w ciągu kilku dni na przykład odchodzili albo pracowali na przykład, no dajmy nawet na to, że zdarzało się po prostu zgłoszenie do urzędu jako pracodawcy mnie, albo na przykład odejście z pracownika, zgłoszenie do klienta różnych sytuacji. No były naprawdę, naprawdę nieprzyjemne rzeczy. Po prostu no te pierwsze miesiące zawsze kształtują firmę i szczególnie jak mówię, działałem sam, byłem to 100% bootstrap. Także kto ma software house, ten wie, jak działają software house, tak powiedzmy w ten sposób. I zawsze w software house'ach jest dużo projektów, dużo usług, które się wykonuje w tym samym czasie, a te usługi no, są często na fixed price'ie, budżet może nie spiąć zawsze, później pracownicy są bardzo naciskani, żeby pracowali szybciej, niektórzy się wykruszają, później są złe opinie na go worku, później trzeba walczyć z tymi pracownikami, żeby jednak usuwali te opinie, później trzeba dochodzić z nimi do jakichś tam pogodzeń. Zdarza się, że na przykład, nie wiem, ktoś weźmie L4 na dwa miesiące. Także takie rzeczy się zdarzały po prostu no, jak każdemu innemu pracodawcy. Także no, trudno by tutaj mówić o jednej sytuacji. Po prostu praca w Software House jest trudna i każdy to wie. A w takim razie jak sobie radziłeś w ogóle z takimi sytuacjami? Bo nie dość jakby, no byłeś całkiem młody, do tego jak wspomniałeś jeszcze nie miałeś żadnego partnera w tym biznesie, żadnego takiego też wcześniejszego doświadczenia, na którym mógłbyś trochę się oprzeć w takich sytuacjach. Czy jakby wypracowałeś sobie przez te lata właśnie jakiś taki twój sposób na radzenie sobie z takimi trudniejszymi sytuacjami? Wydaje mi się po prostu, że trzeba mieć tutaj naprawdę twardą głowę, trzeba być odporny na takie komentarze, czy krytykę, czy po prostu wyrobić taką odporność i nie ma żadnego panaceum, które działałoby lepiej niż po prostu
zwykła taka twarda głowa, która zawsze rozsądnie powie pracownikowi, co ma robić. Zobaczy też w cash flow, że coś się spina, coś się nie spina. Postara się zamortyzować to, czy tam biznesowo czysto podejść, niekoniecznie emocjonalnie. Także te pierwsze miesiące były trudniejsze. Potem zatrudniając też coraz bardziej doświadczone osoby w organizacji. Organizacja też dojrzewa. Te pierwsze miesiące problemów dziecięcych firmy też zanikają i w końcu dochodzi do tego, że firma jest stabilna, że nie trzeba się martwić o to, żeby były pieniądze na opłaty, a z drugiej też strony jeszcze, że pracownicy sami się potrafią organizować. Powiem tyle, że od tych pierwszych miesięcy, które były niesamowicie trudne, które często, jak mówię, po prostu sprawiały, że wlatywaliśmy pod wodę, że klienci później gonili nas z wezwaniami do zapłaty, że po prostu działały się niesamowite rzeczy, doszliśmy aktualnie do tego, że pracujemy dla naprawdę dużych korporacji, dla startupów, które uzyskują milionowe rundy i dotacje, software oczywiście, a z drugiej też strony w tym samym czasie uczestniczymy w przetargach, a nasi pracownicy potrafią sami się organizować w 100% i moje zaangażowanie w firmę nie jest tak duże, jak było kiedyś. Mogę powiedzieć nawet do takiego stopnia. Mogłem się w ostatnich miesiącach, w sumie roku, na tyle odsunąć od Software House'u, że jest to aktualnie odrębny podmiot, który nie współpracując z CodeJetem, czyli tym narzędziem, tym SaaS-em, który tworzymy, totalnie nie przeszkadza sobie. Czyli to są takie dwa odrębne podmioty. No i nawet teraz z perspektywy już osoby, która zebrała pierwszą rundę pewien rok temu, jestem w momencie, w którym szukam kolejnej i mogę jasno powiedzieć inwestorom, że ten Software House nie przeszkadza z jednej strony, a z drugiej strony chcę go włączyć nawet do tego późniejszego podmiotu. Chcę stworzyć z tego taki jeden duży byt, który będzie pracować na rzecz automatyzacji, na rzecz low-code'u, no-code'u. Także wizja jest dużo szersza. Właśnie przechodząc tak już powoli do startupu, chciałam się ciebie jeszcze dopytać, jakie lekcje wyciągnęłeś właśnie i wyciągasz tak naprawdę dalej z pracy w Software House, stworzenia go i zarządzania nim, które potem właśnie przydały ci się przy tworzeniu startupu? To jest zbiór ogromnej ilości lekcji i chodzi tutaj między innymi właśnie o balans pracowników, o spinanie cash flowowe całości, o rozsądne i roztropne wydatkowanie, o controlling, który jestem w stanie wdrożyć do nowo powstałej firmy, tudzież set automatyzacji, które stworzyła jedna firma, które jestem w stanie przekazać drugiej, ale też przyznam się, że jeśli chodzi o CodeJet, sytuacja jest zdeka inna, ponieważ nie działam w tym momencie już sam. Mam w spółce dwóch niesamowitych partnerów, którzy są wspólnikami tym samym. Jeden z nich jest to Sebastian Kurzynowski z ponad 10-letnim doświadczeniem w firmach takich jak Goldman Sachs, The Software House, NATPO z Wielkiej Brytanii, czy dużo innych działalności powiązanych z programowaniem. Jest to senior na najwyższym poziomie, którego ściągałem do tej firmy miesiącami. A z drugiej strony Daniel Niedzielak, który jest menadżerem z 15-letnim doświadczeniem w firmy takich jak ING, PKO, Nordea, czy HubSpot, czy innych, które zajmowały się analityką danych. Niejednokrotnie zajmował stanowisko CDO, także jest to już taki zbiór osób, które mają wiedzę. Podobnie, która też profituje z funduszu, który również jest prowadzony przez bardzo doświadczonego partnera Pawła Szlowskiego, który po prostu wspiera spółkę na wielu aspektach rozwoju. Także tutaj jesteśmy już kilka osób tak naprawdę, kilka osób gdzieś tam jest, które mają już jakąś wiedzę. Wiedza, która wyszła z Software House'u, z mojego doświadczenia pozwoliła na to, że pracownicy teraz traktują mnie jak szefa faktycznie i jestem w stanie zarządzać rozwojem produktu, ale nie byłoby tego właśnie bez tych osób, bez tych dwóch wspólników, z który z jednej strony wniósł od siebie wiedzę dotyczącą infrastruktury software'u, dotyczącą tego, że po prostu technologia musi być tworzona zgodnie z jakimiś metodykami i profituje też niesamowicie tak naprawdę tym, że aktualnie jesteśmy w stanie wdrożyć nowe zmiany do naszego programowania w ciągu 2-3 dni, które naprawdę zmieniają totalnie które pivotują cały startup. A z drugiej strony, od strony Daniela, mam możliwość pozyskiwania wiedzy dotyczącej na przykład Agile'a, które w naszej firmie się niesamowicie dobrze sprawdza. Faktycznie prowadzimy sprinty, sprint planningi i sprint review. To wszystko się faktycznie niesamowicie zamyka i jest to robione z najlepszą metodyką, także akurat możemy pochwalić się tym, że doświadczenie już owocuje na wielu frontach, no i nie robię tego sam. Czy właśnie to twoje doświadczenie z prowadzenia Software House'u samemu wpłynęło na to, że jak zakładałeś startup, to chciałeś mieć wspólników w tym projekcie? Zakładałem startup też znowu samodzielnie od samego początku i zaczęło się od tego, że w mniej więcej, powiedziałbym, styczniu ubiegłego roku, coś takiego, przystąpiłem samodzielnie do programu platform startowych PARP-u, które
pomogły z jednej strony, z drugiej strony też pomogły, albo inaczej zaowocowały tym, że znaleźliśmy taki market fit, podjęliśmy kilka decyzji dotyczących rozwoju firmy i w międzyczasie właśnie poznałem Daniela, który jako pierwszy wszedł do spółki. Kolejno kilka tygodni później był Sebastian, który z początku nie chciał się dać namówić, albo inaczej przejście z bardzo, bardzo dobrze płatnej pracy jako senior software developer na najwyższych stanowiskach, na najwyższych szczeblach w brytyjskiej spółce, no nie przychodziło mu łatwo, także też proces angażowania tego CTO trwał dużo, dużo dłużej, ale na pewno zrozumiałem, że sposób i w ogóle stworzenie startupu w branży no-code, low-code, która teraz tak niesamowicie się rozwija, jest nie lada wyzwaniem i nie podejmę się go sam. I nie mam też takiej wiedzy od strony technologicznej, że także stąd właśnie jednak szukałem tych wspólników. Jak to twoje właśnie szukanie wspólników wyglądało i też jak wyglądały te rozmowy i dogadywanie się z nimi? To jest dosyć ciężkie pytanie, ponieważ przez tak długi okres przyszło to w miarę naturalnie. Pierwszym wspólnikiem, czyli właśnie Danielem, czyli właśnie Daniel był osobą, która weszła ze swoim doświadczeniem. Ona sama napisała do mnie de facto poprzez gdzieś tam jakiś artykuł mediowy w moim temacie, który po prostu napisał do mnie pytaniem o rozmowę. Potraktowałem to bardzo poważnie, bo stanowisko CDO zobowiązuje też dużej spółce, która sama inwestuje i jest przy okazji naprawdę znanym podmiotem. Wydawało mi się po prostu bardzo, bardzo sensowne, bardzo ważne. I właśnie już po tej pierwszej rozmowie, gdzie zaczęliśmy się docierać i zrozumiałem, że jest to osoba, która może wesprzeć moje działania metodyką, niekoniecznie wiedzą na temat no-code'u, low-code'u, na temat technologii, ale poczułem, że to też jest po prostu ważne, że mieć partnera, który będzie chodził z tobą po funduszach podczas tych wielokrotnych rozmów z nimi, a z drugiej też strony będzie prowadził takie wsparcie rekrutacyjne, czy też no, takie czysto zdroworozsądkowe. Także z nim było prosto. Druga osoba, która weszła, czyli Sebastian jako CTO, jak mówię, wiesz, przez to doświadczenie, no on jednak nie chciał się tak szybko przekonać. Od razu po pierwszej rozmowie poczuliśmy ten vibe i że rozumiemy się bardzo dobrze i że możemy razem pracować. Aczkolwiek przejście nagle do drugiej firmy, która nie ma jeszcze rewę, która ma na głowie fundusz, ale gdzieś tam jeszcze bez TS-a nawet, gdzieś tam są rozmowy. Także było to dosyć takie angażujące, trudne, ale po jakimś czasie udało się to faktycznie i tak poznałem go z grupy na Facebooku. Że to też jest dosyć ciekawe. Napisałem na Facebooku po prostu post z pytaniem o tym, co ludzie sądzą o narzędziach no-code, low-code, czy używają ich i tak dalej. I komentarz właśnie, który był napisany najdłuższy i najbardziej krytyczny, był właśnie przez aktualnego wspólnika. Okej, okay. Jak to pod tego komentarza, jak ta ścieżka gdzieś tam poszła do tego, że on jakby rzeczywiście został wspólnikiem i wszedł do spółki? Mam w naturze pytanie się ludzi zawsze o feedback i rozmawianie bardzo duże na temat narzędzia. Czuję, że lepiej porozmawiać 100 godzin z jakąkolwiek osobą, która ma coś do powiedzenia, aniżeli przeznaczyć te 100 godzin na development po prostu. Jest to dużo tańsze i dużo na pewno bardziej trafne i może przynieść więcej dobrego. Także do każdej z osób, które pisałem, które pisała komentarz, który był w jakikolwiek sposób dla mnie ciekawy, starałem się napisać i porozmawiać. Także Sebastian właśnie był jeden z tych pierwszych osób. Porozmawiałem z nim przez Messengera z pół godziny po tym, jak napisał komentarz i od tego czasu gdzieś ta ścieżka się potoczyła w ten sposób, że dobre 2-3 miesiące później rozmawialiśmy już o tym, jaką umowę podpisujemy, tenderską, czy tam na jakich zasadach będziemy prowadzić vesting. To też bardzo sprawnie wam poszło jednak. Myślę, że tak, aczkolwiek patrząc na to, że jednak od stycznia zeszłego roku do pozyskania funduszu, co udało nam się pod koniec roku, minął prawie rok. Przez ten czas mieliśmy też rozmowy z różnymi innymi funduszami. Łącznie jak patrzyłem, było to spokojnie 60-70 rozmów. Było to również poparte niesamowicie dużymi pivotami, gdyż z początku myśleliśmy o tym, żeby spółka zajmowała się tworzeniem narzędzia ala na przykład Bubble. Nie wiem, czy kojarzysz Bubble'a. To jest takie narzędzie, które służy układaniu blokowego aplikacji. Taki trochę Wix, tylko że dużo prostszy do tworzenia aplikacji, które w jakiś sposób później są interaktywne, czyli na przykład webowe, mobilne, tego typu rzeczy są bardziej PWA, ale to już szczegóły. No i myśleliśmy, żeby pójść w tym kierunku, ale po rozmowach z funduszami pierwszymi zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest zbyt kosztowne, to nie jest MVP. MVP jednak musi mieć coś w sobie takiego, że jest prosto do sprawdzenia, do wrzucania na rynek od razu. Nie będzie konieczne później pracowanie nad tym przez 2 lata czy 3 lata. Także po tych rozmowach wszystkich z funduszami zmieniliśmy totalnie trop i wylądowaliśmy w miejscu, w którym ukierunkowaliśmy się na bardzo konkretną niszę, czyli na z jednej strony właśnie konwersję z Figma, czyli narzędzie do projektowania interfejsu użytkownika,
do właśnie Reacta, czyli jednego aktualnie z najpopularniejszych bibliotek JavaScript, które są niesamowicie popularne. Ta konwersja jest też dosyć prosta. Całość developmentu zajęła nam powiedzmy od stycznia aktualnego roku do kwietnia, maja, także 4-5 miesięcy na zrealizowanie produktu, oczywiście z rundą. To całkiem niezłe tempo w mojej opinii. Później kolejno w maju zaczęliśmy już testy wśród użytkowników zamkniętej grupy beta, a czerwiec to był czas, który przeznaczyliśmy pod znakiem otwartej już wersji publicznie, którą aktualnie testują, którzy testowali dotychczas użytkownicy bezpłatnie, aż w tym momencie w lipcu otworzyliśmy właśnie plany płatne i zaczęliśmy promocję w social mediach, wśród influencerów, także zbieramy pierwszych użytkowników i mamy też już pierwszą trakcję. To tak naprawdę jak zabierałeś się albo zabieraliście się, bo to pytanie też moje, na jakim etapie właśnie w tej twojej współpracy ze wspólnikami pojawił się temat fundraisingu? Czy to zacząłeś to robić sam, czy już to robiliście w jakiś sposób razem? I jak ten początek dla ciebie wyglądał? Bo z tego co rozumiem, to był twój pierwszy w ogóle fundraising i pierwsze takie zderzenie z tym światem venture capital. Dokładnie. Czyli o ile wcześniej w Software House widziałem, jak działają VC przez po prostu interakcje z klientami, którzy byli finansowani przez nich. Chociaż muszę przyznać, że jednak gro klientów korzystało z wsparcia PARP-u, na przykład te 1.1.2 czy inne programy. To miałem już gdzieś takie obycie z tym, jak musi wyglądać pitch deck, co w jaki sposób musi być ułożone, żeby faktycznie przyszła cała runda pomyślnie. Gdzieś takie ramy w mojej głowie były, aczkolwiek jak to wyglądało tak naprawdę, no to wyszło w praniu. A to dopytam ciebie jeszcze tutaj, właśnie skąd te ramy już u ciebie były, skąd jakby tą wiedzę już wcześniej miałeś? Naszymi sourcerami, czyli źródłami klientów w Software House, były firmy, które pisały wnioski o dofinansowanie z jednej strony, czyli to był taki, i to w sumie wciąż jest taki bardzo atrakcyjny lejek, ponieważ jest on stały, a projekty unijne się tak z dnia na dzień nie skończą i klient nie zrezygnuje, nagle mówiąc, że obcina wszystkim godziny, także jest to bardzo przyjemny klient i bardzo długoterminowy. Ma oczywiście swoje wady, zalety, między innymi wadę taką, że jest on zawsze i zawsze będzie na fixed price, aczkolwiek no, to były takie pierwsze gdzieś tam ramy, myślę, które ułożyły mi w głowie dużo. Z drugiej też strony biuro Nebu jest Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej, na Rektorskiej, także mamy bardzo duże i silne powiązanie z Politechniką Warszawską, która niesamowicie nam pomogła na wielu aspektach rozwoju, także jest to jednak mimo wszystko taki ośrodek, w którym nieraz mówi się o dofinansowaniach, o VC. Na moim piętrze są między innymi takie startupy jak Widmo, które w tym miesiącu, w czerwcu, przepraszam, pozyskała 15,5 miliona złotych od akceleratora europejskiego, ale również jest na przykład Scramjet, jest jeszcze Alpha Powders, czy też jeden z spółek portfelowych Innovo, Spectral Technologies, coś takiego właśnie. Także jest generalnie dużo, dużo różnych podmiotów i gdzieś przez to też miałem okazję z każdym porozmawiać, już wiedziałem wcześniej, jak to wygląda, ale co prawda, to prawda, że wszystko wyszło w praniu i myślałem, że pójdzie dużo prościej w ten sposób. A czy właśnie ta społeczność, którą gdzieś miałeś dookoła siebie, którą właśnie przed chwilą wymieniłeś, jakby to było coś dla ciebie wartościowego właśnie przy zakładaniu startupu i to też tobie jakoś pomogło? Na pewno niesamowicie. Tutaj nie ma nic ważniejszego niż intro do VC. W ogóle nie biorę pod uwagę czegoś takiego, że tak nagle pisze się maila i coś działa, nie? Także zawsze musi być intro, telefon, najlepiej spotkanie, jakaś konferencja. Jest to długi proces, także trzeba było ułożyć lejek, trzeba było ułożyć to, w jaki sposób będą te później VC wchodziły. No i to wszystko, no te firmy tak naprawdę załatwiły. Miałem też kilka jeszcze innych podmiotów, które wspierały mnie podczas tej drogi, innych znajomych, także to doświadczenie było kluczowe. Szczególnie, że z perspektywy fundera, który no, ma tam powiedzmy 18-19 lat, więc niekoniecznie patrzyły poważnie, jak przychodziło się ten ich proces LinkedIna. No właśnie, to powiedzmy, masz już jakieś wyobrażenie na ten temat, jak powinien wyglądać pitch deck, jak ten proces wygląda, ale jak te twoje początki rzeczywiście wyglądały? Jakbyś mógł trochę więcej właśnie o tym opowiedzieć, gdzie napotkałeś może jakieś pierwsze wyzwania, przeszkody albo wręcz jakieś ściany na swojej drodze? Pierwszy prospekt na VC pojawił się już w czasie mniej więcej, myślę, że w marcu, kwietniu zeszłego roku, także 3-4 miesiące po tym, jak przystąpiliśmy do programu platform startowych PARP-u. I w tym też czasie pojawiło się pierwsze VC, które położyło nam the term sheet, czyli dokument taki stricte wiążący warunki wstępnej umowy inwestycyjnej na stole. Byliśmy już bardzo zadowoleni, ba, podpisaliśmy nawet term sheet, ponieważ wydawał się on niesamowicie atrakcyjny. Czyli zaczekaj, czy ja dobrze rozumiem, czy ten fundusz sam do was przyszedł? Częściowo tak, gdzieś tam było to połączenie. Ciężko nawet teraz pamiętać w sumie o tym, wyparłem wspomnieć to, ponieważ 3 miesiące po term sheet nadal nie było inwestycji na stole,
i przyciągał każdy kolejny tydzień, mówiąc, że potrzebuje jeszcze kolejnego feedbacku z rynku albo kolejnej jeszcze osoby, która sprawdzi to. Powiem tylko w ten sposób, że jest to, myślę, takie top 10 funduszy w Polsce, także zachowanie nie na miejscu w bardzo dużym stopniu. Aczkolwiek finalnie kilka miesięcy później od nich właśnie dostaliśmy kontakt do aktualnego naszego funduszu, także powiedzmy, że do jakiegoś stopnia odkupili swoje łaski, aczkolwiek naprawdę sytuacja też nie była do końca przyjemna. Jak sama też pewnie czytałaś, czy wiesz, rynek low-code szacowany był w 2022 roku na 22,5 miliarda dolarów. Jego wartość ma osiągnąć do 30 roku 148 miliardów dolarów. Także ten współczynnik SAGR wynosi około tam 26% tego wzrostu rynku. Jest to niesamowicie duży rynek i każdy kolejny miesiąc jest to niesamowita strata. Także mam wrażenie, że ten fundusz po prostu niekoniecznie był tego świadomy, aczkolwiek mieliśmy później jeszcze po nim kilka podejść. Jak też pewnie sama wiesz, w trakcie oczywiście tego okresu działania Termsheeta nie mogliśmy żadnych innych współprac podejmować z innymi funduszami i tak dalej. Także był to jeszcze i większy problem dla nas. Aczkolwiek w kolejnych później tygodniach odezwaliśmy się do jednej z grup aniołów biznesu, która też położyła nam kilka ofert. Z drugiej strony pojawiło się dużo różnych funduszy od PFR Ventures, Bridge Alpha, który też aktualnie w sumie, z którego właśnie aktualnie korzystamy, ale no, na pewno było tych funduszy sporo. Partnerzy funduszy wskazywali, że jeśli nie inwestują, to nie inwestują albo właśnie przez to, że jestem za młody. Zdarzało się, że przez software house, czyli jakby jednak ten fakt, że ten software house przeszkadzał. A tak tylko wrócę do poprzedniego argumentu, który wymieniłeś i nawet ten fakt właśnie, że miałeś tych wspólników, którzy mieli już trochę większe doświadczenie, nie przekonywał funduszy? Sam Daniel jako Daniel pracował trochę part-time w CodeJet-cie. Nie był to, powiedzmy, osoba, nie była to osoba, która pracowała w jakimś większym wymiarze czasu. Zaś Sebastian doszedł dopiero w momencie pozyskania rundy. Umówiliśmy się w ten sposób, że wcześniej będzie gdzieś tam urywczo jakieś rzeczy załatwiać. Aczkolwiek przejście z tak dobrze płatnej pracy do startupu, nawet przy totalnie innym wynagrodzeniu, dużo niższym i zainwestowanych udziałach, bez jakiejkolwiek szansy na realizację taką, którą dawałby fundusz, byłoby skokiem na słońce, z motyką na słońce. Także stąd po prostu umówiliśmy się w ten sposób, że żeby też niepotrzebnie mu przywracać całe życie do góry nogami, jednak poczekamy na ten fundusz. Wcześniej pojawiały się różne inne rzeczy, aczkolwiek jednak jestem głównym udziałowcem spółki, także tych dwóch wspólników, Sebastian i Daniel, szczególnie Daniel, to osoba, która pomaga bardzo. Sebastian teraz się zaangażował dużo bardziej przez to, że ma pełen etat tak naprawdę i pracuje też po prostu jako wspólnik i robi dużo więcej rzeczy niż tak naprawdę po prostu by musiał, bo jednak jest to jego spółka również. Także fundusze też do końca nie zwracały na to uwagę, ponieważ ja byłem tym osobą, która w pierwszej linii frontu pokazywała swoją twarz i która gdzieś powiedzmy gwarantowała pomyślność albo po prostu rozmawiała z nimi w pierwszej kolejności. Także też ciężko mówić, no, bardzo dużo różnych zagadnień polskiego rynku i fundusze mają różne argumenty i wcale się im nie dziwię tak naprawdę, no bo sam myślę, że z perspektywy partnera funduszu dużo starszego, który wychował też się w innych czasach, nie zainwestowałbym w 18-latka. A dlaczego? W sensie tak z twojego punktu widzenia, gdybyś był na ich miejscu, dlaczego byś w siebie nie zainwestował? Powiem w ten sposób, gdybym nie znał swojej historii, byłoby mi dużo ciężej na pewno, ale wiem, że właśnie no, oni widzieli mnie pierwszy raz tak naprawdę podczas Discovery Call'a i nie mieli jeszcze żadnej wiedzy na mój temat, nie musieli też wcześniej wiedzieć o tym, że prowadziłem z różnymi problemami software house, że działo się tyle rzeczy, także to doświadczenie mimo wszystko jednak jest najważniejsze, że jakby to nie jest tak, że dostajesz pieniądze na konto i uciekasz, tylko jednak pracujesz, widzisz ten sens. Wydaje mi się, że jednak nawet też na Zachodzie ostatnio, ile jest więcej inwestycji prowadzonych przez młode osoby, to jednak i tak są one dużo bardziej screenowane. Jest większy due diligence i to jest takie dosyć naturalne. Tak? Nawet jak się dostaje kredyt, to młoda osoba musi mieć więcej różnych tam oświadczeń, nieoświadczeń, gwarancji. Także mam wrażenie, że takie naturalne. Po prostu młoda osoba znaczy większe ryzyko. A poza właśnie twoim wiekiem i tym faktem, że prowadziłeś i prowadzisz dalej Software House, pojawiłyby się jeszcze jakieś inne przeszkody dla funduszy, żeby zainwestować w twój projekt? W początku w głównej mierze prywatne fundusze albo finansowane przez PFR Ventures miały gdzieś taki argument przeciwko nam, że opieramy się ku zbyt dużemu rynkowi. To znaczy faktycznie, że chcemy wejść na rynek tych narzędzi no-code,
czyli narzędzi, które w 100% automatyzują pracę programistów. Takie właśnie narzędzia, jak wymieniłem, na przykład Bubble, Webflow, czy Wix, czy inne. I układanie blokowe aplikacji, czyli to są takie narzędzia, które bardziej pasują do marketerów, do tworzenia landing page'y, albo do ludzi takich, którzy są przed tymi zdaczami chleba, którzy po prostu mają gdzieś niezbyt dużą wiedzę techniczną, ale chcą stworzyć sobie jakąś aplikację czy landing page. Fundusze mówiły jasno, że ich zdaniem, nawet takim zdaniem laika, jest to zbyt duże zadanie, a na pewno nie do zrealizowania w milionie złotych, które oczywiście wszystkie fundusze presidowe zazwyczaj oferują. Także też zrozumiałem dosyć dobrze i wziąłem sobie to do serca, także po jakimś właśnie czasie rozmów z tymi funduszami, upewnieniem się, że jest to zbyt duża rzecz, na którą chcemy porwać, zrozumiałem, że możemy też udać się w kierunku mniejszej niszy, jaką właśnie jest to, co faktycznie w moim software house stanowi największy koszt, największą przeszkodę, największy problem, czyli właśnie konwersję z designu do frontendu. Może sobie to łatwo wyobrazić coś takiego, że aktualnie na świecie jest blisko 500 000 grafików UI oraz około 17,2 miliona programistów działających właśnie w frontendzie, czyli zajmujących się zagadnieniem polegającym na tym, że masz design i konwertujesz to do kodu. W mojej firmie, jeśli chodzi o koszty, jest to średnio 50%, 40%, nawet do 60% na projekcie, które są naprawdę dosyć duże i polegają i rodzą się głównie z tego, że klienci, którzy przychodzą, chcą zmieniać ten design w trakcie prac, czyli ustalają na samym początku, jak ma wyglądać cała aplikacja, później kolejno wymyślają, że na przykład chcą zmienić jakiś przycisk, coś chcą poprzestawiać i tak dalej. Z takich drobnostek rodzą się niesamowite koszty, albo z drugiej strony zmiana logiki biznesowej aplikacji, albo z innej jeszcze strony konieczność na przykład podłączenia później czy zintegrowania backendu, to też zawsze po prostu rodzi kolejne zagadnienia, kolejne wyzwania, które wymagają interwencji grafika, zmiany designu, później kolejne znowu wdrażania go i z tego właśnie rodzą się te największe koszty, które jako CodeJet adresujemy. I właśnie to skręcenie w kierunku tej branży low-code, czyli branży automatyzującej wraz z programistę, czyli ułatwiającej, było tym game changerem. To był ten point, który zmienił postrzeganie funduszy. Wreszcie wtedy zaczęły gdzieś mniej więcej chwytać, że Figma to jest taki rynek, React to jest taki rynek. Warto po prostu iść w tym kierunku, żeby gdzieś to upraszczać. I to jest kierunek, w którym idzie cały market. A rozmawialiście wyłącznie z polskimi funduszami, czy z zagranicznymi również? Mieliśmy kilka rozmów z zagranicznymi, aczkolwiek na samym początku też już trochę przez, powiedziałbym, ten fakt software house, posiadania software house'u, wykluczałem możliwość pozyskania rundy od funduszu z zagranicy. Z tego też względu, że one jeszcze bardziej tak podchodzą strict do tego tematu, podchodzą jeszcze i często mają takie argumenty podczas tego na przykład, że jeśli jesteś solo funderem albo do jakiegoś stopnia przynajmniej solo funderem, jakim byłem na początku, to pewnie będziesz mieć kłopoty, no bo porównywały to do takiej sytuacji, w której jeśli jest jakiś problem, no nikt ci nie pomoże, nie? Nikt ci nie wyciągnie z tej kołoży. Także faktycznie z jakiegoś stopnia byłem w stanie się z tym zgodzić, aczkolwiek czas pokazał, że raz, że pieniądze, dwa, że zrobienie dobrego narzędzia, które ma market fit, z trzeciej strony już jakiekolwiek rewę, ugruntowuje pozycję funderów do takiego stopnia, że są oni później wiarygodni dla funduszy, więc nie wolno patrzeć na presję do takiego stopnia czasami, że jest samo ryzyko i nic więcej. Trzeba czasami patrzeć na możliwości, jakie są wokół tego, co się może zmienić i co ewentualnie te pieniądze mogą zadziałać. Clue tego jest takie, że stworzenie narzędzia low-code, a nie jakiegokolwiek prawdopodobnie MVP, nie jest tanie i jeśli funderzy podchodzą do tego rzetelnie, są w stanie zrobić to w milionie, jak najbardziej, są w stanie też to później sprzedać w milionie, aczkolwiek trzeba im zaufać. No ale w końcu jakby po, z tego co rozumiem, wielu podejściach i próbach udało się i znaleźliście fundusz, który w was zainwestował. Czym te rozmowy się różniły? Bo już wspomniałeś o tym, że dotarliście do nich też właśnie przez intro od innego funduszu, z którym się akurat nie udało. Jak ta współpraca wasza z nimi wygląda jakby już teraz w trakcie działania, kiedy oni już są zainwestowani? Powiem w ten sposób. Przedtem mieliśmy na stole jeszcze kilka innych term sheetów, które charakteryzowały się podobną długością, taką potencjalną trwania przez też konieczność albo jakiegoś due diligence'u, czy to właśnie ze strony NCBR-u, czy ze strony innych tam jednostek rządowych, PFR-u, czy jakichś jeszcze innych rzeczy. Od razu tutaj postawiliśmy sobie jasną granicę i chcemy mieć kapitał jak najszybciej się da, a fundusz, który ze mną zagwarantował to, czyli aktualny nasz fundusz, powiedział, że maksymalnie miesiąc i macie pieniądze na koncie, także
od momentu, kiedy poznaliśmy się, miesiąc później mieliśmy już fundusze na koncie, także jest to ekstremalnie dobry czas starczenia kapitału do startupu, a przy tym wszystkim jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby fundusz w jakikolwiek sposób nam przeszkadzał, czy też utrudniał cały proces. Był raczej zawsze takim bardzo dobrym przyjacielem, który te dokumenty, które trzeba było pełnić wspólnie z nami, to było coś, co przeważyło szale na korzyść tego funduszu. Co muszę powiedzieć, to na pewno to, że trzeba zwracać uwagę na warunki umowne, na sprawdzanie na przykład tych wszystkich liquidity events, nie liquidity events, w ogóle same charakterystyki umowy przed jeszcze podpisaniem albo na etapie term sheeta. Akurat w naszym wypadku było to naprawdę też bardzo kolorownie postawione. Nie mieliśmy na żadnym etapie żadnych wątpliwości tak naprawdę, także myślę, że czasami też warto po prostu trochę się pochylić i powiedzmy zgodzić się na więcej warunków umownych, albo przynajmniej powiedzmy w ten sposób, że dograć albo zrobić takie rzeczy już po podpisaniu TSA, żeby mieć szybciej kapitał. A to jeszcze może zanim przejdziemy do takiej współpracy na co dzień z funduszem, to dopytam Cię jeszcze o jedną rzecz, ponieważ wspomniałeś, że mieliście jeszcze jakieś inne propozycje, to co sprawiło, że wybraliście akurat TOM i czy było z Waszej strony coś takiego, czego szukaliście w funduszu, co było dla Was szczególnie ważne? Postawiliśmy sobie klarowny deadline na pozyskanie pieniędzy w pierwszej kolejności i powiedzieliśmy, że nie wyjdziemy poza to ani tydzień. Ten fundusz jako jedyny faktycznie gwarantował nam ten czas z warunków, które faktycznie były przeważające. Było to na pewno wycena, która była atrakcyjna, albo przynajmniej o tych kilka punktów mniejsza od funduszy konkurencyjnych. A z drugiej strony myślę, że też była taka rozmowa i podczas tej rozmowy gdzieś tam się wyklarowaliśmy, powiedzmy, dogadaliśmy najlepiej, zrozumieliśmy, że nie będziemy mieć z strony tego funduszu zbytnio, powiedzmy, dużego ciśnienia na jakieś formalności czy inne rzeczy, bo on to ogarnia. Widzieliśmy też, że rozumie rynek, także było to takie mocno nienamacalne, bym powiedział właśnie, dlatego jest tak ciężko się wysłowić, ponieważ nie mieliśmy mimo wszystko jednak tutaj jakichś tam bardzo dużych pointów, które zdecydowałyby o tym, że akurat ten, a nie inny. Dawał on też na pewno na więcej pieniędzy, bo 1 100 000, czyli było te minimalnie 100-200 tysięcy złotych więcej niż inne fundusze, przy całkiem w porządku wycenie, jak na Presida. Myślę, że to były takie najważniejsze tematy. A zwracaliście uwagę w tych waszych poszukiwaniach też na takie kwestie związane z smart money? To było coś dla was też interesującego, czy skupiliście się typowo na tym, żeby pozyskać finansowanie i właśnie na tym timeline'ie, który sobie postawiliście? W mojej opinii smart money wynika z, i możemy zauważyć je w funduszach, które zazwyczaj mają zespoły inwestycyjne o dużo większych rozmiarach, albo powiedzmy network oparty o konkretną branżę, i to jest taka wartość smart money, która jest postrzegana na zachodzie szczególnie tak najbardziej klarownie. Polskie fundusze mimo wszystko są jeszcze niekiedy mało rozwiniętymi. Są oczywiście potentaci, którzy są niesamowicie fajni i zdanie zagraniczni również, aczkolwiek smart money jako smart money ciężko jest o nie. Też z drugiej strony, czy funder takiego potrzebuje? Moim zdaniem to, co potrzebuje funder, to jest kapitał, który jest szybki, który nie jest wymagający pod kątem wszystkich wymogów term sheeta, z drugiej strony pod kątem późniejszych problemów, zawiłości formalnych i innych tego typu rzeczy. I nic więcej funder nie powinien jakby tutaj wymagać po prostu, bo później po jego stronie jest pałeczka, to on ma za zadanie zrobić tak, żeby spółka osiągnęła sukces, żeby miała dużo klientów, żeby miała duże rewę. Nie ma tutaj takiego wsparcia zarządczego po stronie funduszu, w sensie można konsultować się, można rozmawiać. Moim zdaniem, jeśli nie jest to program akceleracyjny, nie ma miejsca na to, żeby mieć więcej rozmów, czy powiedzmy faktycznie być aktywnym w zarządzaniu spółką ze strony funduszu. Jest to też w ogóle nieprzydatne i to jest, bym powiedział, nawet wada ewentualnego funduszu, że za bardzo się, powiedzmy, gdzieś tam w ten proces wchodzi i udziela. Także no, na pewno nasz fundusz nie dostarczy takiego stricte smart money, na pewno jakiegoś tam wsparcia w ograniczeniu na przykład PNL-a, czy jakichś tematów takich zarządczych, drobnych, tak? Ale no, nie myślę, że w Polsce jest łatwo smart money i też w ogóle na czym ono miało polegać tak naprawdę, no bo jakby pomocy na przykład analityka danych programisty od funduszu nie oczekuje. Ale właśnie ciekawe jest to, co powiedziałeś, bo pytanie, czy tak naprawdę startupom to jest potrzebne i czy to jest coś, na czym im tak naprawdę zależy? Myślę, że w rundzie Seed Plus, jakaś seria A, seria B, jest to już dosyć istotne. Na Presidzie naprawdę ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, w której mogłoby to być tak naprawdę przydatne. W kontekście tego, że to ja mam kontakty do software house'ów, to ja mam kontakty branżowe,
to ja te wszystkie rzeczy i aspekty znam najlepiej. Jestem takim, no, szczególnie na tym Presidzie właśnie, takim dużym sceptykiem smart money. Pod kątem tego jest to bardzo zbliżone na definicję do work-life balance, tak? Czyli jest to coś takiego, co ogólnie wydaje się zdrowe, co jest fajne, prawda, no bo nie warto pracować 12 czy 14 godzin dziennie, ale z drugiej strony, jak w takim razie osiągnąć sukces, jeśli pracujesz po 7 godzin czy 8 godzin, nie? Podobnie jest z smart money, tak? Czyli fajnie, jeśli fundusz ma smart money, ale z drugiej strony, jeśli nie ma, to też się nic nie dzieje, bo ja potrzebuję po prostu pieniędzy, a nie koniecznie, powiedzmy, jakiegoś mentoringu programistów, czy wsparcia programistów, czy analityków, czy kontaktów tak naprawdę. Z naszej perspektywy branży software'owej, gdzie IT, no, to jest naprawdę prawie połowa LinkedIna praktycznie. Nie jest ciężko wiele kontaktów, szczególnie też, powiedzmy, w mojej sytuacji, w której z jednej strony gdzieś tam coraz staje się trochę medialny, z drugiej strony jeszcze mam kontakty do software house'ów, startupów, czy dużej ilości różnych firm. Ja osobiście, powiedzmy, w ten sposób jestem zadowolony z naszego funduszu bardzo. Podczas tych rozmów z ponad 70 VC-kami różnymi, aniołami i tak dalej, nie był to mój taki, powiedzmy, pain point, żeby koniecznie mieć wsparcie, nazwijmy właśnie smart money, a raczej po prostu, żeby mieć kapitał szybko dostarczony na dobrych warunkach rynkowych. Jasne. Później oczywiście były takie aspekty, które brałem pod uwagę, jak na przykład to, że wszystkie warunki umowne muszą być tak skonstruowane, żeby kolejna runda przebiegła pomyślnie, żeby kolejny inwestor się nie wystraszył. A z drugiej strony zabezpieczenie interesów fundera, to też jest bardzo istotne, bo jednak przez tą całą historię pracy z różnymi funduszami zdarzały się takie sytuacje, że VC oferowały zapisy, albo nawet w tych termszytach niekiedy oferowały zapisy, które mogłyby teoretycznie wpłynąć na moje prywatne życie. A mógłbyś się podzielić jakimiś przykładami? Tak, najbardziej zdarzają się zapisy takie na przykład, że w sytuacji, w której, albo nawet czasami jest to w ogóle, szczególnie w funduszach Bridge Alpha, często spotykane, że w sytuacji, w której po prostu dostajesz rundę, na przykład po roku musisz zwrócić wkład własny funduszu na przykład, nie? Albo na przykład, jeśli nie zrobisz czegoś, nie osiągniesz jakichś KPI-ów, to musisz zwrócić wkład własny zwaloryzowany. Ale takie spotyka się szczególnie w Pitch Alphach albo ewentualnie w takich mniejszych funduszach. To są takie zapisy, które są już często wypierane i polski rynek się bardzo rozwija i już edukując się wychodzi z nich. Może to było ten rok temu jeszcze, ale wciąż trzeba na to zwracać uwagę, mi się wydaje, żeby jednak te interesy fundera były w jak największym stopniu zabezpieczone. Problematyka faktycznie szczególnie jest widoczna na presidach. W kolejnych, późniejszych rundach jest już ona dużo, mam wrażenie, bardziej prosta, aczkolwiek na presidach mimo wszystko zawsze jest takie największe ryzyko, którego fundusz się boi, próbuje się zabezpieczyć. Z drugiej strony presid jest takim też momentem życia spółki, który jest najbardziej decydujący. Jest dużo trudniej trafić w coś, co później będzie się rozwijało w dużym tempie. Z trzeciej strony jeszcze, ze strony takiego VC, pre-seed to jest moment, w którym, szczególnie w Polsce, on musi zainwestować, no bo taką ma politykę inwestycyjną, no, też trochę narzuconą przez ewentualnie instytucje współfinansujące. Wtedy też kręci, myśli, jak to zrobić, żeby po prostu na pewno wyjść na swoje. A masz jakieś takie rady albo może wręcz takie, nie no, zostanie przy tych radach dla osób, które właśnie zbierają się do zbierania, zabierają się za zbieranie rundy, jak to ładnie powiedzieć, i zastanawiałam się, jak do tego podejść, szczególnie właśnie jeśli mówimy o tak wczesnych rundach. Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest odpalenie czegoś na wzór CRM-a, na przykład w Notion. Podzielenie tego na kilka kategorii, czyli kategorie na przykład tam, załóżmy tam, lead na przykład, jak po prostu lek sprzedażowy tak samo, czyli lead, discovery call, później powiedzmy jakiś jeszcze, nie wiem, term sheet i parę innych jeszcze kategorii, zbudować po prostu swój własny lejek i po kolei przez na przykład intra czy inne sposoby docierać do konkretnych funduszy. Można używać różnych strategii sprzedażowych, takich na przykład ogrzewanie relacji na przykład, czyli zaproszenie na jakieś wydarzenie, konferencje, docieranie poprzez konferencje, po prostu spotykanie się z tymi funduszami, albo ewentualnie uderzenie do networku funduszu, najbliższych partnerów, których ewentualnie można byłoby jakieś tam relacje zebrać, czy po prostu przedstawić swój projekt i tak dalej, tak żeby generalnie jakieś community fundera VC albo partnera VC po prostu mówiło o tobie. To jest taki dosyć istotny punkt, który na etapie tego leada w postaci VC jest dosyć istotny. Kolejne punkty lejka powinny być ułożone w ten sposób, aby zapewniły jak największe i kompleksowe poznanie ciebie przez VC oraz twojego projektu. Na etapie presji jest to o tyle trudne, że często nie masz nawet jeszcze MVP. Jest często prezentacja,
Możesz mieć na przykład jakiś tam ewentualnie wczesny pomysł, a musisz już pozyskać rundę, żeby przez najbliższe 3 lata musisz się szybciej rozwijać, tak? No bo zakładam, że rynek na wielu różnych płaszczyznach galopuje. Także myślę, że tak bardzo, jeśli chodzi o podejście do pozyskiwania rundy aktualnie, tak samo jak na przykład my teraz już do tej serii seedowej podchodzimy, trzeba podejść procesowo, po prostu zrobić sobie też punkty kwalifikacji, czyli to, co chcesz mieć od funduszu, że na przykład musi być on branżowy, że na przykład partner VC musi być taki i taki, że muszą mieć takie kontakty na przykład, czy inne rzeczy, na przykład też w kontekście smart money, jeśli uważasz, że to jest ważne. I później w kolejnych etapach po prostu podchodzić do tego tak jak przez normalny lejek sprzedażowy. Punkt po punkcie, lead po leadzie, adresować to poprzez prospecting, poprzez docieranie na LinkedInie, poprzez mailingi. Tego typu właśnie zagadnienia są bardzo istotne. To, co nam pomogło podczas pre-seedu i to, co nam nawet teraz pomaga, newsletter, który otworzyliśmy dla funduszy, który też tyle istotnym punktem, że niekoniecznie narzucając się, nie wypisując maili w tym samym wątku po kilkanaście sztuk, mamy możliwość aktualizowania funduszy i aniołów bez konieczności właśnie, jak powiedziałem, dzwonienia czy takiego instytucjonalnego odzywania się. Także to jest też kolejny gdzieś tam pomysł na to, jak można ewentualnie ten proces trochę zaakcelerować i w jaki sposób można te fundusze być przez cały czas, aktualizować. Ciekawy w ogóle pomysł z newsletterem skierowanym do funduszy i ogólnie do inwestorów. Skąd w ogóle ten pomysł i jak inwestorzy go odbierają? Wydaje mi się, że to w ogóle jest jedyny kierunek. Tak samo jak na przykład publikowanie na temat swojego rozwoju na przykład na Twitterze czy nawet na LinkedInie, tylko że LinkedIn jest trochę inną społecznością. Mimo wszystko Twitter jest dużo bardziej tak otwarty pod takimi kątami. Połączenie z Product Huntem na przykład w wypadku SaaS-ów i w wypadku w ogóle narzędzi jest to niesamowicie duża ilość fajnych narzędzi, które mogą hakować rozwój startupu. Aczkolwiek pod kątem takiej aktualizacji newslettera i innych rzeczy, pomysł pojawił się jak zwykle właśnie od społeczności, od community. Był trochę gdzieś ukradziony od jakiegoś startupu, trochę z jakiegoś też akceleratora właśnie, kiedyś też brałem udział. Także na pewno istotnym jest to, żeby aktualizować VC i żeby VC widziały swój rozwój sprzed ostatnich kilku miesięcy. One nie podejmą decyzji inwestycyjnej najczęściej na tych fajniejszych wycenach, fajniejszych fazach z dnia na dzień, a jeśli zrobią to, to naprawdę musisz dobrze trafić i musisz dobrze się dogadać. Mimo wszystko jednak kluczem do inwestycji poprawnej, szczególnie w sytuacji, w której jesteśmy teraz, czyli w sytuacji, w której wartość inwestycji spadła praktycznie o połowę względem zeszłego roku, bo jak pamiętam z raportu Reflektor VC, faktycznie wartość ogłoszonych inwestycji w tym gdzieś miesiącu narastająca od początku roku to jest około gdzieś tam 700 milionów, a w zeszłym roku było już ponad 2 miliardy w tym samym czasie, także ten rynek naprawdę bardzo mocno spadł. Jest jeszcze trudniej, trzeba z tymi funduszami żyć bardzo dobrze i trzeba na bieżąco z nimi rozmawiać. Trzeba po prostu pokazywać im tą ścieżkę rozwoju. To, że jeśli na przykład w tym miesiącu zrobiłeś już to, no to w kolejnym miesiącu musisz zrobić więcej. Fundusze zdają sprawę sobie z tego, że ten rozwój jest stopniowy i nie wynika, to nie jest tak, że jeśli w styczniu zrobiłeś prezentację DK, to w lutym będziesz mieć MVP już. To jest raczej tak, że na przykład odbyłeś jakieś rozmowy już z jakimiś konkretnymi firmami, że masz jakieś listy intencyjne, później kolejno zbierasz te wszystkie kroki i po prostu w ten sposób rośniesz. Także podobnie też jest zresztą na późniejszych fazach i wydaje mi się, że po prostu pisanie i rozmowa z nimi to jest coś, co może naprawdę bardzo pomóc przy rundzie. A wspomniałeś wcześniej, że obecnie zbieracie kolejną rundę i jakie masz porównanie tych dwóch doświadczeń, zbierania tej pierwszej rundy, a tego, co obecnie się dzieje? Masz PNL i DEC z pre-seeda do seeda ma się tak naprawdę nijak. Są to dwa różne światy, opisują dwie różne rzeczy i nasza nauka też totalnie się zmieniła. W sensie, jestem pewny, że jeśli bym przyszedł do ciebie za rok na przykład, to znowu też DEC na kolejnej rundzie albo ewentualnie w kolejnych etapach rozwoju też by był kompletnie inny, ponieważ startup się rozwija, poznaje jeszcze bardziej dogłębnie rynek, ale też edukuje się. I ten proces jest na pewno zdeka różny, ponieważ VC już od teraz są dużo bardziej chętne do rozmów. Mamy już na samym początku dużo więcej prospektów. Mamy takie założenie, że chcemy do października, maksymalnie listopada mieć już pieniądze na koncie, także czas też jest mniej więcej 4 miesiące też zaplanowany, tak żeby po prostu na runway aktualnej rundy się nagle nie skończył. Ale też, żeby rewe było już na tyle stabilne, żeby te fundusze miały lepsze wyceny dla nas. Także na tym etapie już nawet, w którym jesteśmy teraz, czyli miesiąc po odpaleniu pricingu na stronie i za parę dni lunchu na Product Huncie, jesteśmy w momencie, w którym już teraz łatwiej nam się dużo rozmawia. Jest to dużo płynniejsze,
ale też to, co się nauczyłem przez właśnie te haki, na przykład, jakie poruszyłem, czyli rozmowy, newsletter, czy aktywności różnego rodzaju, sprawiły teraz, że nawet pojawiając się na jakimś wydarzeniu, jesteśmy w stanie na tyle, powiedzmy, pojawić się w tylu punktach i zaciekawić tyle osób, że całe wydarzenie o nas wtedy rozmawia. Także są takie malutkie haki, które owocują później i wydaje mi się, że no, ich nauka dla danej branży, dla danego startupu zawsze będzie różna. Akurat no-code, low-code jest aktualnie jedną z szybciej rosnących branż i jedną z ciekawszych, takie mam wrażenie, bo jednocześnie zahacza temat AI-u, mamy swój własny model, z drugiej strony zahacza temat, powiedzmy, programistów, czyli tego, co aktualnie jest dosyć ciekawe, rynku IT szeroko pojętego, agencji programistycznych, czyli wszystkiego, co jest związane z pieniędzmi. Czyli na jakim etapie teraz jesteście, jeśli chodzi o szukanie tej rundy? Prospecting. Tego czasu wam aż tak dużo nie zostało do tego, co sobie zaplanowaliście. To jest z jednej strony prawda, ale z drugiej strony jest to i tak, wydaje mi się, bezpieczny termin mimo wszystko. Do rundy trzeba podchodzić właśnie z takim 4-miesięcznym zapasem, 3-miesięcznym zapasem przynajmniej. Wydaje mi się, że szukanie wcześniej bez zakończonego MVP nie do końca miałoby ręce i nogi. Jasne. Tutaj rozmawiacie z polskimi funduszami czy z zagranicznymi? Staramy się z polskimi, które mają wkłady zagraniczne, gdzieś tam tych LP-ów z zagranicy. Pojawiają nam się bardzo ciekawe, dzięki temu, różne rodzaje due diligence, między innymi właśnie software house'y od Izraela, po jakieś Australię czy inne rzeczy. Mamy okazję rozmawiać z wieloma founderami firm, które są naszymi potencjalnymi klientami podczas procesu due diligence w funduszach. Także na pewno to nie jest też tak, że to jest czas, który marnujemy, bo ta runda tak naprawdę już i te due diligence, które prowadzą na nas fundusze, już generalnie gdzieś tam opiewa właśnie na kontaktach z firmami, z programistami i tak dalej, którzy sprawdzają nasze narzędzie. Także traktujemy ten czas bardzo owocnie, powiedzmy. To tak jeszcze może już powoli kończąc, wróćmy może do samego startupu, do samego CodeJet. Jakie, poza oczywiście pozyskaniem rundy, jakie plany macie, jaki jest wasz kierunek i jakie są tak naprawdę wasze cele? Takimi najbliższymi wyzwaniami dla nas, oprócz oczywiście pozyskania finansowania, jest to, żeby zebrać jeszcze większą rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych. Mamy plan otworzenia takiej funkcjonalności, która nazywa się CodeJet Copilot, która będzie miała zadanie z promptów, czyli z tekstu ludzkiego, tworzyć kolejno ekrany użytkownika w sposób rzeczywisty, w czasie rzeczywistym od razu. Czyli po prostu wpisujesz na przykład, że chcesz ekran do logowania dla aplikacji do wyprowadzania piesków i kolejno generujesz ten ekran. Także to jest taki nasz aktualny cel technologiczny, żeby coś takiego zrealizować i planujemy zrobić to w kolejnych kilku miesiącach. Zatrudniliśmy też ku temu właśnie już kilka miesięcy temu dobrych data science'a w naszej firmie. Ponadto mamy oczywiście plany rozszerzyć się również na kolejne języki eksportu kodu, czyli z tego designu, żebyśmy mogli eksportować między innymi do Vue, do WordPressa, do React Native, do Fluttera oraz Angulara. Co istotne, każdą z tych funkcjonalności możemy zrobić w przeciągu spokojnie tygodnia, dwóch tygodni, ponieważ mamy tak właśnie stworzoną architekturę, że jesteśmy w stanie bardzo szybko to modulować i tym samym otwierać się na kolejne rynki, chociaż rynek Reacta jest największy aktualnie. Ponadto chcemy również otworzyć się w większym stopniu dla enterprise'ów. Rozmawiamy już z kilkoma, a chcemy zrobić to poprzez to, że damy możliwość tworzenia workspace'ów, a z drugiej strony jeszcze możliwość, nazwijmy to, edycji szablonów komponentów, tak żeby jakiś szef technologiczny w dużym korpo mógł ustalić standardy dla całej firmy i kolejno później wszyscy deweloperzy będą się tego musieli automatycznie trzymać przez nasze narzędzie. Ale to nie wszystko tak naprawdę, bo od strony finansowej i od strony takiej stricte rozwojowej najbliższy tydzień będzie dla nas naprawdę bardzo owocny. Prawdopodobnie w momencie już publikacji tego nagrania będziemy po lunchu na Product Huncie oraz po lunchu na AppSumo, czyli w dwóch takich miejscach, w których można łatwo zebrać dużo ilość użytkowników. Mamy nadzieję, że uda nam się stać produktem top 3 dnia. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale mamy całkiem duże community, które wspiera nas, które upvotuje każdy nasz ruch, w ten sposób powiem. No i mamy jeszcze oczywiście plan zwiększyć zaangażowanie użytkownika, czyli tutaj poprawienie różnych metryk, takich na przykład jak tam WAU, czyli Weekly Active Users, ale również średnią ilość konwersji na użytkownika na dzień kodu, czyli żeby konwertował więcej kodu, żeby więcej z nas korzystał jeszcze. Zwiększenie ilości użytkowników, ponad jeszcze oczywiście takie szerokie przez różne działania, a takimi działaniami między innymi będzie pojawienie się na No-Code Summit w Paryżu czy Web Summit w Lizbonie, jako wystawca oczywiście. Widzę, że dzieje się u was naprawdę bardzo dużo i planów sporo też macie. To trzymam kciuki w takim razie i mam nadzieję, że będziemy mieć okazję jeszcze porozmawiać, właśnie może usłyszeć już twoje, wasze doświadczenia ze zbierania i już tej rundy, którą zbieracie teraz już po fakcie.
Oraz też myślę, że bardzo ciekawe było dowiedzieć się o tym, jak wam poszło na tym Product Huncie i nie tylko, jakie tam mieliście doświadczenia. Także dziękuję ci serdecznie za rozmowę, naprawdę bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję również. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.